Cześć, tutaj Sidmiwak, przed Wami kolejny odcinek, tym razem krótki. Dziękuję Wam bardzo za dużą ilość komentarzy na temat tego, co chcielibyście widzieć na tym kanale. No było ponad 300 tych komentarzy, więc miałem na pewno co czytać. I już teraz wiem, co chcielibyście widzieć. Popracuję nad poradnikami i innymi rzeczami dotyczącymi nauki gry na topie, bo głównie o to prosiliście. Oczywiście dłuższe i krótkie gierki, tak jak teraz, będą się pojawiały cały czas, tak samo z gierkami na prosów. W najbliższym odcinku chciałbym zrobić Q&A, bo też część osób o to prosiło. Więc jak macie jakieś pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź, to no, zachęcam do zadawania pytań. No i co, miłego oglądania. Stream Elements, dobra, mam runy. No dobra, zagram z takimi. Ostatnio grałem Bone Plating, w tym matchupie był dobry. Ale spróbuję z conditioning, zobaczę, czy wystroję. Ej, kupiłem sobie w ogóle herbatę w Maku, a Nicole, bo fit jestem. Owocową jakoś, ale nie wiem jaką, czy tam malinową. To nie Lipton, to herbata zwykła. Wiecie, że myślałem, że jak zamówię herbatę z Maka, to nie przyślą taką, wiecie, normalną już zrobioną. A dali mi samą wodę i musiałem sobie zaparzyć. Dali mi ten woreczek z herbatą, cukier, patyczek. I musiałem sobie zrobić herbatę. Ja nie jadłem jeszcze. Stawy maty. Miałem do wyboru albo herbatę, albo kolę, albo inne rzeczy. To dzisiaj postanowiłem, że zmiana. No dobra właśnie, dobra jest. Jest dobra. Nie wiem, nie powinienem ulicować, ale jak chcę, to może skieruję. Muszę uważać, bo mój jungler pafuje do bota, więc jak popi tu idzie, to może być klops. Nikt nie wie, że mam streama z YouTube'a, no bo co? No ja lubię wieczorem postreamować. Leblanc typuje z połowy rzeki. Czy ja chcę tu typować? Chyba nie. Jeszcze na czat w międzyczasie popatrzyłem, bo nie widziałem, co się dzieje. A Xin też. Całego expa nie bierze. Jakby tak całego expa mi nie brał Xinem, byłoby spoko. Jericho i tapnę chyba, jak będę musiał. Chyba, że nie sfrizuję, to nie będę musiał typować. Zacznij grać? Przecież gram. Dobra, sorry, postaram się bardziej. To będzie więcej. O, fajnie się gra na dwóch. Ale może żyje. Dobra, nie żyje. No nie, da się za dużo zrobić. On jest bardzo w expie do przodu, teraz muszę uważać. Po tych dwóch gankach popi trochę ciężko, jeszcze Xin mi wziął dużo expa. On będzie mnie olinował teraz ciągle. Nie wiem, jaki mam plan. Problem z wave'em, będę potrzebował cover. Ale niestety Xin jest w odsajdzie. Tak. Recall o 6 będzie. Jak to tłumaczył Random Bruce, sprzężenie zwrotne wtedy jest. Oho. Jeszcze ten pewnie flashnie. Dobra, nie flashnął na szczęście. Wziąłem dużo wave'a. Muszę uważać. Oho. Dobra, jest git. Chcieli zabić wujaszka, a wujaszek zabił ich. Myślałem, że tu padnę na hita, ale na szczęście przeżyłem jakoś. O, kolejny dive na topa się szykuje. Mam Merkę za 10 za czyszczenie wave'a, ale nie wiem, czy będę miał na czas. Chyba nie będę miał. Muszę oddać ten tower chyba. Mam nadzieję, że skaraldują, a nie będą bili. O, takiego się nie spodziewałem. Mógł wcześniej spingować, to bym podszedł. O, jeszcze creepy mi wziął za karę. Dobra. Pozdrawiam gigakoksów. A dzisiaj mi się udało wcześniej wstać. Nie, w sumie nie, dzisiaj nie. Wczoraj. Dobra, ale z flashem to sobie możesz. Głupku. O 14? No z łóżka to trochę później wstałem. Dzisiaj był ciężki dzień do wstawania, widzowie. Dzisiaj nie wyszło. Obudziłem się kilka razy i kilka razy zasnąłem. No bo ja mam zawsze tak, że ja się budzę i jestem głodny, ale nie chce mi się wstawać po jedzenie, to idę spać dalej. I tak robię. Dwa razy dziennie, jak się budzę. Dziadek nie ma siły wstać z łóżka. Mam siłę. Dobra, powinienem być 0 milion w tej grze, ale przeżyłem dwa razy jakimś cudem. Znaczy teraz nie przeżyłem, ale wyszło ok. Nie jestem żadnym emerytem. O, znowu popi. Imprezka jest na topie w tej grze. Nie mówcie dziadek. Mam 20 lat. Czy wpadam jutro na bingo? No mogę wpaść na bingo. Jaki sugar wujo, co wy piszecie? O, plecy mam. Nie mam many na E. Tego też? Ale przygłupy to są. Widzieliście, jak wuja zagrał? Widzieliście? Dziadek by tak nie zagrał dobrze. Chcecie mieć półfinale? No jest na to duża szansa. Ta w krzyżu mi łupnęło. Za chwilę będzie próba numer 5 od oponentów może. O, jeszcze karma biegnie. Tym razem we trzech. Nie, Hele raczej nie wygrał Warsów, ale fajnie jakby się tak stało. O, tu tutaj kłopoty mogą być, jak źle zagramy to.
Nie wiem, co tam się dzieje. Z przodu chyba wygrywają chłopaki. Zdziwiony Miwek na miniaturce. Pamiętam, jak powiedziałem Klejowi, że będą nowe zdjęcia do miniaturek, bo miałem mieć sesję Wago. Gdzieś tak, nie wiem, na początku sierpnia. No i do tego momentu lecimy na tych samych miniaturkach od czerwca. Dobra, jest git. Weźmiemy ten tower, pewnie drużyna do mnie idzie. Nie wiem, czy oni mogą się tu bić. Mogę zbajtować niby. A nie wiem, czy więcej tu nie będzie. Lisandra ma TPK zaraz. Powinniśmy chyba uciekać stąd. No jem chleb bez skórki, jem. Papkę dostaję. Ale jesteście komedianci dzisiaj. Gratuluję wam. Nauczyliście się. Podczas mojej nieobecności. Czy zawijam naleśniki w trójkąt czy w rulon? Nie wiem. Nie myślałem o tym. W trójkąt. Do rana tu na mieście, bo załatwiam swoje sprawy. Każdym nowym dniem jestem bardziej pojebany. Lata na wariata, za tym kreszem bez litości. Szarpie ile mogę. Petarda, nie pomogę wam chyba drużyno, nie mam za dużo many. Mogę z autosów próbować, ale... Oj! Hej, ja do niego sztywno, że pierdolę to kasyno. Czerpiesz satysfakcję z tego, że ktoś inny cierpi. Nie byłem nigdy świnią lub wampirem energii. Dobra, Sławka, nie mam many. A zabiłem Jacksa, więc na plus. Pisałem naleśnik rolka w Google. Ktoś tak je? W ogóle? Bo ja nie wiem, nie widziałem nigdy, żeby ktoś tak jadł. Ale tutaj są zawsze kulinarne rozkminy. Jedna soli tosty, drugi kładzie czajnik na toster, to akurat ja. I 10-minutowe je. Jezu, zwinięte w rulon, naleśniki. Zuzia też soli tosty? Nie, no nie. Nie ma opcji, to nie może być prawda. Ja nawet nie wiedziałem, że w ogóle tak ludzie robią. Do wczoraj, czy tam do nie wiem, do kiedy. Co? Hej, padli. O, wujo tutaj zrobił trochę obrażeń. Pierogi z magą? Bez. Ostatnią magę chyba używałem jak miałem 7 lat do rosołu. Nie będę ukrywał. Tosty z pieczarkami? Co ja właśnie przeczytałem? Co? Co? Kto, który to napisał? Weźcie, zbanujcie go, który to był? Nie, 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 nie. Nie ma opcji. Nie, nie, nie uwierzę w to. Tutaj ludzie są chyba kulinarnie uzdolnieni jacyś. Takie smaki robią. Tosty z pieczarkami i cukrem? Co? Dobra, możesz zrobić, no. Możesz zrobić mi takie tosty. Ale jak będą niedobre, to niedobrze. Bana dostajesz? Dobra. Ogórki z Nutellą, nie, to musi być troll. Ilona XXX nie mogła tak nie pisać, na serio. To akurat musi być troll. Cześć, Warsi, cześć. Widzisz, jak tutaj wujo, ora? Ale mu zapuściliście. Nie wiadomo skąd. Pojawiła się nie wiadomo skąd. Odali FF. Petarda jeszcze jakaś? Niech zniknie ten starak. O, nie zniknął. Zwycięstwo! Kleju, masz to? Kulinarne rozmowy, tytuł odcinka. Ja mam znajomego, co gotuje jajka, wyjmuje żółtko i je ugotowane białko z rzemem. Moja dziewczyna lubiła wpierdali zupki chińskie z ogórkiem kiszonym. Normalni jesteście, nie przejmujcie się.